Witam serdecznie. Jeżeli jesteś zdrowym, sprawnym, szczęśliwym człowiekiem, masz wszystko poukładane, to nawet nie oglądaj tego wideo. Natomiast, jeżeli są rzeczy, które trochę Cię męczą, coś Ci leży na głowie, na sercu, jak to się mówi, coś nie gra w tym życiu i zastanawiasz się, czy można coś z tym zrobić, to tu jest można. Tak zwany praktyczny life coaching, który stosuję, polega na pewnych procesach. Ale żeby to wyjaśnić, powiem tak. Wyobraźmy sobie zawodnika, który trenuje, wykonuje pewne zadania i zaczyna go dopiero coś boleć. No i teraz tak, ma dwa wyjścia. Mówi, zacisnę zęby, przetrzymam, poczekam, zobaczymy co się wydarzy. I teraz jeżeli przeczeka za długo, no to doprowadzi oczywiście do kontuzji, wtedy musi iść już do lekarza i w najgorszym wypadku musi już zastosować konkretne zabiegi, a teraz niestety coraz częściej okazuje się, że już mamy operacje na kolana, na biodra, a nie zwykłe małe kontuzje. Ale to takie by było porównanie właśnie, że wtedy w porównaniu do tego, o czym mówię, by trzeba było iść już do bardzo mocnego psychologa albo nawet do psychiatry, wziąć jakieś leki, żeby pomóc sobie, bo nie dajemy sobie z tym rady. Natomiast ja proponuję, że jak powiem, zanim dojdzie do takiego stanu głębokiego napięcia, kiedy tylko czujecie, że zaczyna się coś dziać, coś jest nie w porządku i to jest początek jakby tego, to tutaj life coach zdecydowanie może pomóc. I generalnie całe życie zajmuję się pracą z ludźmi, wspieram, pomagam, pracowałem wiele lat z dziećmi, teraz praktycznie ostatnie lata z dorosłymi, ale problem jest taki sam. Jeżeli coś można rozwiązać na poziomie umysłu, coś, co zaczyna się tworzyć, kreować, jakaś trudność, to można to zrobić na pewno. Natomiast później, niestety, trzeba będzie się wspierać już mocniejszymi środkami. Zatem, jeżeli przyjdzie Ci do głowy, że może warto by spróbować, napisz do mnie, zadzwoń, znajdź mnie, porozmawiaj ze mną 15 minut i przekonasz się, czy jestem w stanie odnaleźć drogę do Twojej świadomości, pomóc Ci rozwiązać te drobne problemy. Może potrzebujesz właśnie wsparcia, może kogoś, kto będzie trzymał rękę na ramieniu i często wspierał w trudnych sytuacjach lub pokazywał inne rozwiązania, naprowadzał na ścieżki. To jest z jednej strony bardzo proste i oczywiste. Można powiedzieć, że każdy z nas sobie sam poradzi, ale jak obserwuję teraz ostatnie lata, nasze życie, to bardzo wiele osób niestety nie radzi sobie z tym tak najlepiej. Nikomu niczego nie wmawiam, natomiast oferuję jakby wsparcie i pomoc. Wszystko, co robię w życiu, robię z pełnym zaangażowaniem i od serca. Jeżeli miałoby się wydarzyć między nami relacja, to na pewno będzie to coś więcej niż tylko zwykła taka współpraca. Ja angażuję się naprawdę i dzięki temu rozwiązuję bardzo dużo różnych trudności i problemów. Także polecam serdecznie, Bogusław Tomiński. Do zobaczenia. Mam nadzieję. Hej.